Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, witam wszystkich gości i sympatyków na webinarze Skyworld Community w dniu 7 września 2023 roku. Temat: technologia, możliwości rozwoju i inwestowania. Speaker Janusz Tomczak, grupa SWC Polska, team.pl. Macie w tej zakładce u mnie również Państwo do mnie kontakt telefoniczny. Zapraszam niedziela, piątek w godzinach od 10 do 18 czasu polskiego. Będziemy dzisiaj mówić o transporcie strunowym. Natomiast firma nasza nazywa się Skyworld Community i ona zajmuje się wspieraniem i pozyskiwaniem środków na rozwój technologii transportu strunowego. Kilka słów o mnie. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Widzicie Państwo tutaj na załączonym obrazku. Rok 1992-2023. Własna działalność gospodarcza 2002-2007. Studia wyższe. Kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku jestem czynnym inwestorem w Skyworld Community. Natomiast w roku 2018 i 2019 z grupą polskich kolegów i z naszą dyrektor regionalną, panią Natalią Fujtak, odbyliśmy szkolenie dla ambasadorów Skyworld Community. Trwało ono ponad 14 miesięcy. Udział wzięło w nim 8 partnerów z Polski, między innymi ja i mój kolega Krzysztof Dawidiuk, który jest obecny tutaj na webinarze i serdecznie go pozdrawiam. I to szkolenie spowodowało, że też się wypromowała grupa speakerów, która dla Państwa w tej chwili organizuje te webinary i przekazuje na bieżąco informacje, co się dzieje w naszej firmie i z naszym transportem. Proszę Państwa, na naszym centrum testowym w Marinachorce, gdzie testowana jest nasza technologia, ja byłem czterokrotnie w roku 2017, w roku 2018, 2019 i w miesiącu lipcu, 18 lipca 2023 roku, razem właśnie z Krzysztofem Dawidziukiem i Janem Wyrębkowskim, mieliśmy zaszczyt i okazję odwiedzić nasze centrum testowe w Marinachorce. Przywitał nas tam osobiście twórca naszej technologii, pan Anatolij Junicki, i przedstawił nam to, co się dzieje na dzień dzisiejszy, a również jakie są przed nami perspektywy i wizja firmy. Pan Junicki to jest inżynier, przede wszystkim naukowiec, wynalazca, autor ponad 200 prac naukowych, 20 monografii i ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w roku 1998 i 2002. Jak również członek Federacji Kosmonautyki ZSRR, pan Anatolij Junicki, z wykształcenia jest konstruktorem budowy rakiet kosmicznych. Założyciel grupy spółek UST, generalny projektant Junicki Strange Technologies INC. UST to są nasz tutaj znak taki rozpoznawczy, który jest od angielskiego imię pierwszej litery nazwiska U. I tym znakiem firmowym i tym brandem, proszę Państwa, posługujemy się od roku 2021. Nasza filozofia: transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się na Ziemię po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki i zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania Ziemi i jej zasobów i przy minimalnej szkodliwości wyrządzonych środowisku naturalnemu. My jesteśmy przede wszystkim, proszę Państwa, eko.
moce naszej UST. Jesteśmy członkiem grupy spółek posiadających własne firmy obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii UST. Takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynieryjska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych. Mówimy tutaj o naszym centrum innowacyjnym i testowym w Malinach-Chorce na terenie Białorusi i w centrum innowacyjnym na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Emiracie Szardża. Własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań i certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych oraz osobny dział odpowiedzialny za proces certyfikacji i badań UST. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków. Nasza spółka inżynieryjska to dziś stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru stron, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest całość cyklu prac przy produkcji pojazdów UST, które realizuje specjalne biuro projektowo-technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i osób i obsługę posprzedażową. Tu wyjaśnię Państwu, o co to chodzi. Jeżeli będziemy podpisywać, już podpisujemy kontrakty tak zwane celowe albo komercyjne, inaczej nazywane, to my będziemy mieć udział w takich projektach zawsze około 20%. Te 20% będzie przeznaczone między innymi właśnie na szkolenie kadr, rozwój firmy, jak również po uzyskaniu firmy zysku netto na wypłatę dywidendy dla swoich udziałowców. Testowanie i certyfikacja. Transport UST ma dwa centra testowe i certyfikacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Malinach-Chorce na terenie Białorusi, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wybrany przez TUW SV z tardacją certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej. UST, w skład których wchodzą iPod, nawierzchnia strunowa StringRay, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. UST posiada wszelkie zasoby niezbędne do realizacji projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. I tutaj też słowo wyjaśnienia. W ubiegłym roku firma osiągnęła samowystarczalność finansową. Także jesteśmy już firmą, która w tej chwili ma takie zasoby finansowe i takie zasoby finansowe, ludzkie i materiałowe, jak również produkcyjne, że już, proszę Państwa, jesteśmy samowystarczalni i samofinansujący się. Transport pasażerski UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji pozwalających na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony przede wszystkim do miejskiego i międzymiastowego ruchu pasażerskiego. Jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą dowolnej metropolii, jak również możemy ją implementować już do nowych albo, proszę Państwa, już powstałych tych metropolii. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, siecią wieżowców. Widzicie tutaj Państwo, mamy tutaj te nasze wieżowce i tutaj macie tam te nasze struny. Uzupełnieniem do transportu pasażerskiego jest transport towarowy. Jest przeznaczony do transportu towarów na odległość 500 km więcej. Systemy transportowe transportu towarowego dają szerokie możliwości
klientom i mogą działać przez cały rok w różnych warunkach klimatycznych. W odległych i trudno dostępnych miejscach, na dużych wysokościach i na obszarach pustynnych w dżungli i na szlejfie kontynentalnym. W skład niego wchodzą Unitras U4-100, to jest ten taśmociąg, Unicon U4-19101 do przewozu kontenerów, Unitrak U4-131 do przewozów materiałów płynnych, łatwo psujących się, zamkniętych paczek, a nawet materiałów rozszczepianych. Ja o każdym będę za chwilę referował. I Unitrak U4-171 do przewozu materiałów takich sypkich, urobków z jakichś tam kopalni, kamieniołomów, etc. Mamy w tej chwili, proszę Państwa, 8 rodzajów naszych pojazdów. W tej chwili testowany jest 9, o którym też dzisiaj powiem. Na razie czekamy na jego certyfikację. Od najmniejszego Univideo 4651 po najszybszy pojazd w tej chwili, jaki mamy w swojej ofercie, Uflash U4362. Natomiast pojazdy Unibus U4210 i U4200T2 są wyposażone, drodzy Państwo, w możliwość rozbudowy modułowej. Kilka słów o każdym z tych pojazdów. Ja je Państwu zreferuję. Nasz Univi to jest najmniejszy, najbardziej taki pojazd, który będzie jednoszynowy, elektryczny, o małej pojemności. To jest pojazd dwupasażerski. Może jeździć z prędkością do 150 km na godzinę. Pojemność pasażerska 2. Może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Ja zawsze podkreślam, przy wybudowanej infrastrukturze. Natomiast taką cechą dodatnią w tych pojazdach jest również to, że ma możliwość tak zwanego sprężenia, gdzie możemy dodać tych pojazdów 7. Wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 3,5 tysiąca pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejnym przykładem jest kolejny pojazd lekki, elektryczny, pasażerski, ale on jest dodatkowo wyposażony w taką jednostkę sportowo-rozrywkową, tak zwany rowerek, gdzie możemy w czasie jazdu po prostu sobie ćwiczyć na nim. Był to jeden z naszych pierwszych pojazdów, którym wystawialiśmy się na targach branżowych Unitrans w roku 2016 w Berlinie. To są takie targi dla branżystów z dziedziny budownictwa, kolejnictwa, drogownictwa. I tam po raz pierwszy ten pojazd i następny, który będę Państwu za chwilę referował, był wystawiony i wzbudził ogromne zainteresowanie. Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Pojazd dwupasażerski może przewozić nawet 1400 pasażerów w obie strony na godzinę, natomiast ma również tą możliwość tego sprężenia. Takich pojazdów wtedy można zrobić 7. I wtedy jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejnym naszym pojazdem jest Unibus. Jest to pojazd elektryczny przeznaczony do komunikacji miejskiej międzymiastowej. Występuje w różnych wersjach nadwieszenia i podwieszenia. Jest dwuszynowy lub czteroszynowy. Jego konstrukcja i lokalizacja jest zdeterminowana ze specyfikacją i wymaganiami klienta. Unibus może być używany jako pojazd pojedynczy, na przykład samochód lub autobus oraz pociąg składający się z różnej liczby i rodzaju pojedynczych pojazdów. Wyposażony w klimatyzację, system audio i system informacji wideo dla pasażerów, posiada specjalne fotele dla osób niepełnosprawnych. I ja, drodzy Państwo, tu się mogę pochwalić, miałem okazję tym pojazdem jechać 3-krotnie. Ostatnio w lipcu tego roku, więc potwierdzam, jest to fantastyczne przeżycie i tak jak widzicie tu Państwo na załączonym obrazku, ta przestrzeń, która jest w tym pojeździe i perspektywa oglądania tam, powiedzmy, tych widoków z góry po prostu w 360 stopniach, to jest coś niesamowitego. W czasie jazdy właśnie są wyświetlane wszystkie informacje na ekranach takich LED-owych. Klimatyzacja chodzi, naprawdę to się bardzo komfortowo w tym jedzie. Może jechać z prędkością do 150 km na godzinę. Jego pojemność pasażerska w zależności od konfiguracji
od 10 do 80 pasażerów, natomiast może przewozić nawet od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Natomiast jeżeli mu dołożymy sprężenie, to też w zależności od konfiguracji, od 12,5 tysiąca nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. I tutaj już możemy spokojnie konkurować z naszą największą konkurencją, jakim jest metro. Unicar to jest kolejny pojazd, który może występować w takiej konfiguracji pojedynczej, ja go tutaj odetnę Państwu, albo w takiej właśnie rozbudowanej. On jest pojazdem pasażerskim z podwójnym zawieszeniem szynowym, zapewnia większy przepływ ruchu pasażerskich w porównaniu z tradycyjnymi wielkogabarytowymi i dużymi pociągami i samolotami. On tak można go przyrównać do tych przegubowych autobusów, które po prostu w tej chwili jeżdżą po naszych drogach. Prędkość do 150 km na godzinę może przewozić 6, to tak jak tutaj, w takiej odsłonie ma 6 pasażerów. Natomiast wtedy jego możliwości przewozowe są do 1500, ale gdy mu dołożymy to kolejne sprężenie, czyli możemy rozbudować o 7 takich modułów, to jego wtedy możliwości przewozowe zwiększają się nawet do 7 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. Jeszcze raz podkreślam, przy wybudowanej infrastrukturze. No i nasze cudo techniczne, drodzy Państwo, bo ja tu mam zawsze uśmiech, jak mówię o tym pojeździe, bo miałem okazję widzieć go kilkakrotnie, miałem okazję w nim siedzieć, widzieć, jak to jest zrobione. To jest coś niebywałego, drodzy Państwo. To można porównać do samochodów takich topowych, najwyższych klas, tam Maserati, Ferrari i tym podobne. I czym on się takim charakteryzuje przede wszystkim? Tym, że on ma bardzo te opływowe kształty. Nie mamy tego tak zwanego przyziemia, czyli tego tarcia koła grunt. I przez tą swoją aerodynamikę naszym inżynierom udało się uzyskać wprost niebywały współczynnik oporu powietrza, który wynosi na poziomie 0,06. Natomiast takie auta już naprawdę topowe, bolidy można powiedzieć, te wyścigowe, uzyskają wynik na poziomie 0,2. Więc widzicie Państwo, że to jest przepaść. A to się wiąże jeszcze między innymi z tym, że im wyższy opór powietrza, tym jest większe spalanie, czyli ta podróż jest droższa. Prędkość przelotowa może być nawet do 600 km na godzinę. On jest w konfiguracji albo 6 albo 46 pasażerów, natomiast może przewieźć nawet do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. To jest coś rewelacyjnego, niesamowitego. To będzie ogromna konkurencja do ruchu pociągów szybkich i transportu samolotowego. No i pojazdy użytkowe, tak zwane towarowe. Ten pojazd tutaj, który Państwo widzicie, to jest Unitrak. Ja go miałem możliwość widzenia kilkukrotnie właśnie w Marina Horce. On jest przeznaczony do przewozu materiałów płynnych, niebezpiecznych, łatwo psujących się i nieporęcznych towarów, jak również nawet do przewożenia materiałów rozszczepialnych. Opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu i zawiera moduły trakcyjno-ładunkowe. Może się poruszać z prędkością do 150 km na godzinę. Pojazd towarowy, drodzy Państwo. A jego możliwości przewozowe są nawet do 100 milionów ton rocznie. Dalej, pojazd Unikąd to jest też, drodzy Państwo, wyjątek w tym naszym transporcie, bo my, jak żeśmy tutaj rozpoczynali współpracę w Skyward Community, tego pojazdu nawet nie było jeszcze w planach te 7 czy 8 lat temu. Natomiast ze względu na to, że trafiliśmy na rynki arabskie z naszą technologią, to na życzenie naszych właśnie arabskich przyszłych inwestorów w przeciągu 1,5 roku zaledwie od pomysłu do realizacji. W tej chwili mamy już te pojazdy przetestowane. Więc może on się poruszać z prędkością do 120 km na godzinę. Zdolność przewozowa to jest do 5 milionów ton rocznie.
I te pojazdy mogą, proszę Państwa, pracować 24 godziny na dobę, bo to są pojazdy bezzałogowe. Czyli tutaj czynnik ludzki jest wyłączony, natomiast wszystko to się odbywa w naszych bazach, które tym kierują. No i Unitrans to jest ten taśmociąg, taki system taśmociągu towarowego. On jest optymalnie przeznaczony do prac w takich terenach górniczych, załadunku, rozładunku w terminalach portowych. I cóż takiego jeszcze ciekawego z tym podnośnikiem? Też go miałem okazję widzieć kilkakrotnie w Marina Horce, jak był testowany do załadunku tych krustów, jak później jest ten wyładunek do tych naszych pojazdów, tych otwartych. I drodzy Państwo, on ma możliwości przewozowe do 36 km na godzinę, natomiast w takiej pracy ciągłej on może nawet przewieźć do 100 milionów ton urobku tych towarów rocznie. To jest bardzo dużo. No i kolejny projekt. Tu się serce cieszy, drodzy Państwo, dusza gra, ponieważ pomysł jest genialny. I w swojej prostocie fantastyczny. To jest system portów morskich. Jego zalety to przede wszystkim takie, że nie musimy budować tych doków portowych, proszę Państwa. Możemy wyjść z takimi platformami, jak tutaj widzicie, nawet na odległość 5 do 10 km w głąb mórz i oceanów. Istnieje możliwość dostarczenia do portu nawet morskiego znajdującego się na głębokości 25 metrów, czyli te wszystkie masowce, to wszystko tutaj podejdzie pod to. I ten transport, drodzy Państwo, jest naprawdę takim, ja nie powiem, że wisienką na torcie, bo to jest za mało powiedziane. To jest bardzo perspektywiczny dział projektowy i konstrukcyjny dla naszych przyszłych, w naszej firmie, ale dla naszych potencjalnych klientów, bo wyobraźcie sobie Państwo, ja to kiedyś już wielokrotnie rysowałem półwysep ten indyjski, że tam są dwa tylko porty po przeciwnej stronie tego półwyspu i możliwość zrobienia takich kilku czy kilkunastu takich platform, jak to może rozładować po prostu logistykę i transport towarowy w tom i z powrotem. Coś fantastycznego. Możecie sobie to zobaczyć, nagrany film taki w konstrukcji komputerowej w naszym biurze osobistym. I miasto linearne, projekt współistniejący z transportem strunowym. Te miasta linearne to są takie osiedla typu klastrowego, harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. I tu one mają być coś na zasadzie takich miast polis. Jakbyście to mogli sobie Państwo wyobrazić, widzicie taki tutaj na zdjęciu, to jest po prostu wybudowany budynek, gdzie on jest w sumie samowystarczalny. Można go budować w górach, w terenach pustynnych i zalewowych, w tym również w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szelfie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinki lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych oraz poruszania się, naruszania biogenezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. I tutaj transport między tymi miastami linearnymi czy budynkami, tą całą infrastrukturą będzie na podstawie naszego transportu strunowego. A teraz kilka elementów takich technicznych, informacji. Bez względu, drodzy Państwo, jaka będzie konfiguracja, czy to będzie półsztywna, sztywna, czy eskapada, tak zwana kratownica, zawsze będzie to w takiej samej konfiguracji, czyli zamknięty profil stalowy, wewnątrz naprężone struny, zespawane w monolit, tu nie ma żadnych przerw dylatacyjnych, specjalny beton, którego zadaniem jest przede wszystkim ochrona tych strun, jak również wyciszenie. A do tego jeszcze dochodzi tak zwana trwałość materiału, bo my mamy te nasze szyny, które mają mieć gwarancję pracy stuletniej. Więc widzicie Państwo, że to jest bardzo odpowiedzialny czynnik i ważny. I nakładka stalowa, po której poruszają się koła stalowe naszych pojazdów.
I tutaj widzicie kilka rodzajów tych strun, widzicie tutaj kratownicę, tu może transport odbywać się na tym poziomie i na tym, drodzy Państwo, górnym i dolnym. Widzicie tutaj struny, że to bez, nie ma znaczenia, jaka jest konfiguracja, zawsze jest ten zamknięty profil struny, beton i nakładka stalowa. Natomiast dodatkową informacją taką, która jeszcze jest tutaj takim dodatkowym plusem w tych kratownicach jest to, że tutaj możemy na tej eskapadzie poprowadzić jeszcze takie dla naszych klientów na przykład media typu tam telefon, światłowód, linie energetyczne, oświetlenie, wodociągi i tym podobne. Dalej konstrukcja półsztywna. Widzicie Państwo tu przykład pokazania również konstrukcji strunowej mostu takiego wiszącego, ale zobaczcie Państwo, ile tu trzeba tych materiałów wykorzystać, jaki to jest ogromny koszt, a my prowadząc na naszych podporach i na naszej strunie potrafimy przewieźć też do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony. I elastyczna konstrukcja do tych pojazdów lżejszych i cały czas mamy tak nakładkę stalową, wewnątrz profil, struny i beton. Oczywiście te pojazdy, te nasze drogi strunowe, po których tutaj poruszają się nasze pojazdy, są kompatybilne ze sobą i pojazdy mogą się tutaj poruszać. Oczywiście kontenery nie pojadą po tych lżejszych, natomiast te lżejsze spokojnie po tej konstrukcji tej kratownicy spokojnie się mogą poruszać. Mamy jeszcze tak zwaną zdolność przewozową innowacyjnego systemu transportowego UST. Tu chodzi o bezpieczeństwo, że dla naszego systemu jest to tak zwany system Automat People Mover, APM Standard Community, APM. Określono, że odległość między pojazdem jednym i drugim, tu w przypadku naszego pojazdu typu tam Unibus, wynosi 50 metrów albo 2 sekundy. I tu mamy kilka słów na temat naszego układu napędowego. Ja w dwóch zdaniach to Państwu powiem. Przede wszystkim system przeciwwykolejeniowy. To jest bardzo ważny element, bo my się poruszamy na drugim poziomie. Możecie tu Państwo spać spokojnie, ponieważ my to mamy certyfikowane i opatentowane. Tutaj nie ma żadnych zagrożeń. W ubiegłym roku wiosną jeszcze dodatkowo przeszliśmy takie testy i certyfikaty, że w razie awarii, jak można ten nasz pojazd bezpiecznie opuścić i tym podobne rzeczy. Druga sprawa to silnik, który jest jednocześnie elementem napędowym i elementem hamującym i kilka słów o naszym akumulatorze, bo my jesteśmy, poruszamy się za pomocą naszych silników elektrycznych, ale mamy również akumulatory. I tu taka ciekawostka dla Państwa, kto jest pierwszy raz. Otóż w takich topowych autach elektrycznych cykl rozładowań albo żywotność inaczej tych akumulatorów to jest 1000 cykli, czyli to jest naładowań i rozładowań. Natomiast naszym inżynierom udało się w ubiegłym roku uzyskać, drodzy Państwo, w rewelacyjny wynik z panem Junickim, ponieważ ten cykl u nich jest 5000, czyli mamy ogromny tutaj wzrost w stosunku do pojazdów samochodowych poruszających się po drogach. Natomiast informacja dla naszych inwestorów jest taka, że pan Junicki powiedział, że on tej technologii do producentów samochodów osobowych elektrycznych nie sprzeda. Fantastycznie. I inteligentny system sterowania to jest, proszę Państwa, systemy takie połączone, znanych, sprawdzonych, efektywnych technologii oraz zaawansowanych, nowoczesnych metod związanych z sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, zbiorami big data i blockchainem. W skład, w który wchodzi inteligentny system sterowania pokładowy, inteligentny system sterowania i system bezpieczeństwa i komunikacji. Mamy jeszcze bezpieczeństwo systemu transportowego w oparciu o taki technogenny charakter działania tradycyjnych środków transportowych, które powodują szkody w środowisku naturalnym poprzez zakłócony ruch wód powierzchniowych i gruntowych, siedliska naturalne
i szlaki migracyjne ptaków i zwierząt. Wiele hektarów ziemi jest wycofana z użytku gospodarczego. Hałas, wibracje i emisje elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza, jak również hydrosfery zwiększają zachorowalność ludności. A także wypadkom kolejowym i awariom rurociągów naftowych towarzyszy uwalnianie do środowiska dużych ilości produktów chemicznych. I teraz według, proszę Państwa, Akademii Rosyjskiej Nauk. UST okazał się najbezpieczniejszym systemem transportowym na podstawie zasad niezawodności konstrukcji zgodnych z normą ISO 23-94, to są ogólne zasady niezawodności i konstrukcji ITD. Przede wszystkim wysoka odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne, usytuowanie konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa bezpieczeństwo ruchu o około 100 razy, umieszczenie technologii transportu i infrastruktury jest nad ziemią bez skrzyżowian eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi i dzikimi. Dalej. I tak jak mówiłem, według Rosyjskiej Akademii Nauk, innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi, czyli transport kolejowy, drogowy, kolej magnetyczna, jednoszynowa, ja tu dodam jeszcze transport morski i lotniczy. Kilka informacji takich ekonomicznych na temat eksploatacji. Pojazdy UST, widzicie Państwo tutaj pozaznaczane, transport strunowy. Otóż koszt budowy 1 km w zależności od wybranej technologii, czy to będzie lekka, półsztywna, czy ta katownica, kształtuje się od 4 do 14 milionów za kilometr bieżący, skrajnie metro nawet 150 milionów dolarów kosztuje kilometr bieżący. Natomiast jest tu jeszcze ważna stopa zwrotu. Przy wybudowanej infrastrukturze nasze drogi strunowe mogą się spłacić w przeciągu 8 lat, natomiast metro skrajnie nawet do 40. Zanieczyszczenie środowiska to również jesteśmy liderem i pionierem, ponieważ my nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi, korzystamy z odnawialnych źródeł energii, które służą do napędu, przede wszystkim z wiatru, wody, spalania śmieci i energii słonecznej. Dalej, wskaźnik wypadkowości mamy również najniższy. Przekazałem tu Państwu przed chwilą informację. Natomiast jedynym konkurentem naszym w tym momencie jest metro. Oni mają, jak to pani Unicki twierdzi, oni pod ziemią, my nad ziemią. I tyle, proszę Państwa, reasumując o transporcie strunowym. Przejdziemy teraz do podsumowania, jaki ten transport strunowy jest innowacyjny. Nie możemy go porównywać z żadnymi kolejkami górskimi, absolutnie, ponieważ nasz transport, każdy ma własny napęd, a te pozostałe wszystkie mają napędy zewnętrzne. Nadziemny, od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu, wysoka prędkość, pojazdy towarowe 120, osobowe, pasażerskie nawet 600, bezpieczny, na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny do infrastruktury już istniejącej, jak również do nowo budowanej, przyjazny środowisku, nie potrzebujemy tam dużo zasobów ziemia, korzystamy z odnawialnych źródeł energii do napędu i tym podobnie. Kilka zdjęć z naszego centrum testowego Marina Horce. Widzicie tutaj Państwo wykorzystanie takiej cieniutkiej struny. Ona jest grubości takiego męskiego palca, można powiedzieć. I to jest ten pojazd lekki, po którym się poruszał Unividu 4651. Ja go miałem okazję widzieć teraz 18 lipca. Nie było możliwości przejechania się, bo on był wtedy na etapie testów. Natomiast Unitrak i ten U4131 cały czas jeździł, był testowany, drodzy Państwo. Taśmociąg też pracował. Natomiast mieliśmy okazję się przejechać po tej eskapadzie, właśnie tym unibusem U210. Natomiast uflaż U4362, ten pojazd szybki, był w tej chwili w fazie testów. I domy ekohausy, takie domy w konstrukcji tej OZE, czyli te nasze domy z miasteczek linearnych, to jest taki budynek, drodzy Państwo, który jest wybudowany w technologii konstrukcji drewnianej
I będzie on wykorzystywany właśnie jako budynki w tych naszych osiedlach typu klastrowego i wyszło mi z głowy, przepraszam, zaraz sobie przypomnę. Które w tej chwili są dwa takie domy wybudowane w tych miast linearnych, już sobie przypomniałem, przepraszam. Mamy jeden na naszym centrum innowacyjnym w Malinachowce, tam się mieszczą nasze biura, tam przyjmowane są delegacje, jak również w Szardży, w naszym centrum innowacyjnym jest drugi taki budynek. Teraz kilka słów o tym, co się zdarzyło w przeciągu 4 ubiegłych lat, bo wiecie Państwo, przez pandemię, sytuację tą konfliktu na terenach tych wschodnich, nie było możliwości podróżowania do Marina Chorki. I my taką podróż odbyliśmy 19. I mogę jeszcze Państwu powiedzieć, że oprócz tego, że stałe elementy, które żeśmy zobaczyli, które były, to mamy wybudowane dodatkowo dwie trasy do testowania, ale jak również obieg jest rozbudowany o kompleks ten ekologiczny, tej żywności produkcji, bo w tej chwili tam wyszło, dodatkowo powstało takie gospodarstwo rolne, które ma ponad 160 hektarów ten teren. W tej chwili oni są już samowystarczalni, tam jest produkcja bardzo duża owoców, warzyw, zwierząt, ryb. Drodzy Państwo, tam są stawy, tam są restauracje. To się stał obiekt, który w tej chwili jest atrakcją turystyczną na Białorusi. I muszę Państwu powiedzieć, że byliśmy tam we wtorek, w środku tygodnia i mieliśmy okazję też być zaproszeni na obiad, który był w całości z deserem włącznie wykonany z produktów, które są w tej chwili na terenie tego naszego kompleksu rolniczego, który jest współintegralny z tym naszym transportem słynowym. I było to wszystko fantastyczne, dobre i przede wszystkim zdrowe. Także już mamy możliwość pokazania, jak można właśnie wykorzystać nasze te miasta, tą ideę miast linearnych, czyli transport jest na drugim poziomie, a na dole, drodzy Państwo, są rośliny, drzewa owocowe albo parki takie rekreacyjne dla ludzi, a nie zabetonowane i zaasfaltowane to wszystko. Tu mamy kolejne zdjęcie z naszej wizyty. Widzicie Państwo tutaj naszego twórcę, naszej technologii. Podzielił się nami właśnie tymi wyrobami, które w tej chwili oni oferują tam na terenie tego naszego kompleksu rolniczego. Jak również wręczył nam osobistą książkę, najnowszą pod tytułem Inżynier, z własną dedykacją. Natomiast to, co Państwo tutaj widzicie, takie wytłuszczone Janusz Tomczak, to w Muzeum Techniki, które się znajduje w tej części naszego przystanku i miejsca, gdzie dokują te nasze pojazdy, jest taki sufit zrobiony z ponad 40 tysiącami inwestorów, którzy tam do pewnego okresu włożyli swoje środki w transport sunowy i jest zrobiony taki sufit, który ma przedstawiać jaką konstelację gwiezdną. Między innymi i ci partnerzy, którzy dokonali tego wsparcia naszej technologii, są umieszczeni na tym suficie. Ja się tam znalazłem, odnalazłem się po raz kolejny i widzicie Państwo, jestem. Natomiast tu widzicie te stawy rybne. Tutaj macie kolejny przykład na wybudowanie tej nowej linii. I nad tym tutaj, nie wiem czy to jest widoczne na tym zdjęciu, ale zaraz zobaczycie na wiadomościach. Tu jest taka linia, gdzie będzie powstał ten nasz najnowszy pojazd, który w tej chwili przechodzi certyfikację, bo on będzie wykorzystany właśnie między innymi do zwiedzania tego naszego ekotechnoparku, tego gospodarstwa rolnego i pokazane, jak można wykorzystać właśnie nasz transport w takiej komercyjnej odsłonie. Tu natomiast są laboratoria do produkcji żywności, a tutaj macie Państwo restaurację. To wszystko jest fantastycznie zagospodarowane, także możecie być pewni, że środki, którymi wspomagamy technologię, to są, drodzy Państwo, bardzo dobrze wykorzystane pieniądze. Tu
Tuż z tej naszej wizyty jeszcze pan Anatolij Junicki wszystkim uczestnikom, którzy byli zaproszeni na to spotkanie, własnoręcznie wręczył książkę najnowszą swoim inżynierom. Ona jest wydana w języku polskim. Tu widzicie naszą grupę i mnie, jak wręcza mi swoją książkę z autografem osobistym i wpisem. No to za kilka lat będzie biały kruk, proszę Państwa. No i nasze Centrum Innowacyjne w Szardzie, to jest drugi ośrodek, w którym w tej chwili są skupione nasze prace. Tam się odbywa testowanie naszych linii, naszych pojazdów. I tutaj informacja dla Państwa. Ostatnio robiłem miesiąc temu Wam reportaż z naszego pobytu w Marina Horce. Natomiast wzięliśmy udział z Janem Wyrębkowskim w takim konkursie organizowanym przez firmę i uzyskaliśmy, drodzy Państwo, taki kolejne wyróżnienie i zaszczyt, że mamy bilet na wyjazd do Szardzi. Ja nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy będzie w roku następnym. Natomiast tak jak byliśmy w tej naszej wizycie osobiście zaproszeni przez pana Junickiego, tak mamy w tej chwili taki już zagwarantowane nasze wyjazdy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Szardzi. Bardzo się cieszę, bo byłem tam w roku 2019, gdzie był początek, a chcemy zobaczyć, jak właśnie wygląda nasz ekodom, jak wygląda to centrum testowe, nasze to miejsce, w którym jest całe to zawiadywanie tym naszym transportem. Wszystko przed nami i zrobimy Państwu obszerny reportaż z tego wyjazdu. Aktualne promocje, etap 15.1, to jest etap finalny, drodzy Państwo, będą jeszcze tylko dwa podetapy i już mamy zakończone. Dlaczego to jest ważne? Bo po 15 etapie wyjdziemy z naszą technologią już na rynki zewnętrzne i w niedalekiej przyszłości na giełdę. A to się będzie wiązało z pewnymi profitami, które niebawem Państwo otrzymacie za wsparcie technologii transportu strunowego. I teraz jesteśmy w 15 etapie, pierwszym podetapie. Widzicie Państwo, nasz projekt zaczął się w roku 2015, mamy rok 2023, to jest implementacja, wychodzenie na rynki już zewnętrzne. Mamy kilka możliwości wsparcia i zostania udziałowcem transportu strunowego poprzez zainwestowanie w pakiety. Mamy je różne i na raty, i za gotówkę. Tutaj macie Państwo kilka propozycji, te są akurat na raty, ale tutaj nad jednym się skupię, nad maluszkiem, bo to jest taki pakiet, który możemy przekazać naszym dzieciom, ale warunek jest taki, że my go bierzemy najpierw na siebie, natomiast później on, ten pakiet, te udziały przejdą na tego naszego dzieciaka, wnuka czy tam podopiecznego. Jak uzyskamy pełnoletność i przejdziemy tą procedurę taką oczywiście związaną z weryfikacją i dokumentami. I tu w tym maluszku jest warunek taki, że jak ten pakiet już będziemy mieli, to musimy do niego dostarczyć metrykę urodzenia dziecka. Kolejne największe w tej chwili za gotówkę to są pakiety premium 150 tysięcy, nie za 150 tysięcy dolarów, z najwyższym w tej chwili dyskontem, czyli 47. I to dyskonto to jest ilość położonych centów na dolara. My mamy w memorandum firmy zapisane, że wartość naszych udziałów po zakończeniu tego projektu będzie wynosiła minimum 1 dolar, czyli to sobie łatwo przeliczyć. Kolejne, mamy również duże pakiety od 5 tysięcy do 50 tysięcy dolarów na raty, to jest 5 rat w równej kwocie. Przykładowo pakiet za 50 tysięcy ma przez 5 miesięcy inwestujemy 10 tysięcy dolarów miesięcznie, mamy wtedy 2 miliony udziałów i dyskonto 40. Natomiast najpopularniejsze w tej chwili, na co praktycznie każdy sobie może pozwolić, to jest taki pakiet start za 250 dolarów, tu jest 4250 udziałów, potem wyższy bon biznes za 2000 dolarów i już ma tam 48 tysięcy udziałów. Dlaczego to jest ważne? Bo proszę Państwa,
My jak skończymy ten nasz etap 15 i wyjdziemy już z technologią i z naszymi transportami na rynki zewnętrzne, to będzie możliwość później w tych 20%, to co ja Państwu mówiłem, możliwość kolejnego wejścia w ten biznes. I ci, którzy w tej chwili uczestniczą w tym programie 1.15, będą mieć to zapewnione. Natomiast nie wiadomo, jak to będzie z inwestorami, którzy po prostu dowiedzą się później po tym. Najprawdopodobniej będzie to tylko i wyłącznie dla dużych inwestorów, natomiast drobni do tego tortu nie zostaną dopuszczeni. Mamy również możliwość taką, że nasi partnerzy, którzy wspierają naszą technologię, promują i pozyskują partnerów do współpracy, z ich inwestycji zakupu otrzymują prowizję w wysokości 15%, która wchodzi na tak zwane konto bonusowe i wtedy z tego konta mogą dokonać sobie własnego tam rozszerzenia swojej ilości akcji albo po prostu te środki, które tam są, wykorzystać do własnych potrzeb. Dla partnerów, którzy nie chcą inwestować na raty, mogą sobie zrobić zakup jednorazowy, jest również takie konto akcyjne tak zwane, albo ci partnerzy, którzy mieli jakieś problemy w międzyczasie, że coś się tam wydarzyło, nie daj Boże jakaś choroba, drodzy Państwo, coś w tym rodzaju i przerwali ten pakiet ratalny, to nie ginie. Wchodzi to na takie właśnie konto akcyjne i wtedy mają możliwość dokonania sobie własnych udziałów z tych środków, które tam po prostu zostały przekazane. Wiadomości i pytania. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę sobie szykować. Mamy jeszcze 13 minut. Nawet nie wiedziałem, że się tak wyrobiłem dzisiaj. Ja na końcu jedną rzecz Państwu jeszcze wyjaśnię. Ale teraz przejdziemy do naszych wiadomości. Oczywiście są wiadomości, które możecie sobie Państwo sprawdzić w naszych biurach osobistych i doczytać sobie wszystko, bo ja mówię tylko tak w zaledwie kilku zdaniach Wam tutaj przekażę te informacje. Natomiast jeżeli chcecie mieć pełną wiedzę i spektrum tego wszystkiego, zapraszam do wiadomości. Tam jest kilka razy w tygodniu jest przekazywane najnowsze wiadomości z tego, co się dzieje w firmie, w naszych centrach innowacyjnych i tym podobne rzeczy. I tu mówimy na temat naszego centrum innowacyjnego w Szarcie. Pomyślne badanie złączy spawanych na torze testowym numer 4. USKY Transport przywiązuje szczególną wagę do jakości prac wykonywanych na torze testowym numer 4, ponieważ większość konstrukcji wykonana jest z metalu. Specjaliści spółki często wykonują prace spawalnicze. Wymagają one doświadczenia, wiedzy technicznej i przestrzegania norm bezpieczeństwa. Dlatego na końcu każdego etapu pracy przeprowadzana jest obowiązkowa kontrola jakości. Tutaj też jedno zdanie Państwu wytłumaczę. W tych warunkach, które są w tej chwili w Szardy, to są ogromne temperatury. Widzimy, to jest tak. W dzień może być nawet do 50 stopni, w nocy spadnie do kilku stopni. Widzicie Państwo te materiały, na jakie są narażone naprężenia i tym podobne rzeczy. Do tego jeszcze dochodzi klimat, że tam jest w powietrzu sól. Blisko jest to gdzieś tam jakiegoś tego akwenu morskiego i te wiatry to przenoszą. Dalej, główny cel badań złączy spawanych to jest zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa zespołów i złączy spawanych. Badania takie pozwalają określić jakość wykonywania złącza spawanego oraz identyfikować ewentualne wady lub braki tego złącza. I tak dalej. I to możecie sobie Państwo resztę doczytać, zobaczyć w naszym biurze. I mamy tutaj, widzicie, tutaj jest właśnie ten całe certyfikaty, które wykonały dla nas Matul Urikokal. Ta firma jest ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tu mamy 4 testy. Widzicie zdjęcia, widzicie tu pracę, te materiały, jak to było wykonywane. I na to mamy, drodzy Państwo, już
certyfikaty. Więc wszystko odbyło się bardzo dobrze, bo w przypadku, tu jest taki jeszcze dodatkowy element, chodzi o plastyczność materiału, wymagana jest 690 megapaskali, natomiast nasze uzyskały 734, czyli dużo, dużo więcej jak jest w normie. Kolejna sprawa, networking studencki w UK Transport. Networking studencki w firmach to proces interakcji i nawiązywania kontaktów pomiędzy studentami a przedstawicielami firm. Jest to ważna perspektywa dla studentów, którzy chcą z sukcesem rozpocząć karierę po ukończeniu studiów. W ostatnich latach obszar kształcenia i kariery uległ znaczącym zmianom, co przyczyniło się do większego skupienia na doświadczeniu praktycznym. W tym zakresie nawiązanie kontaktów pomiędzy studentami i firmami stało się integralną częścią rozwoju zawodowego. My mieliśmy wiele tych delegacji studentów, drodzy Państwo, w przeciągu tego roku i ubiegłego w naszym centrum innowacyjnym, zarówno na terenie Szardży, jak i Białorusi. Tu mamy akurat teren Szardży. Podczas gdy edukacja zapewnia podstawową wiedzę, networking umożliwia studentom nawiązanie ważnych kontaktów, rozwiązywanie problemów w świecie rzeczywistym i poprawę perspektyw zawodowych. Jedną z najważniejszych korzyści networku studenckiego w firmach jest możliwość zdobycia prawdziwych i praktycznych umiejętności zawodowych. Firmy o ugruntowanej pozycji w branży mogą zapewnić cenne informacje, porady, a nawet potencjalne oferty pracy, umożliwiając studentom wypełnienie luki między studiami a karierą. USKY Transport aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy instytucji edukacyjnych w zakresie kształcenia praktycznego i zawsze chętnie organizuje wycieczki dla studentów. Drzwi centrum testowego są zawsze otwarte dla młodych umysłów zainteresowanych innowacjami w transporcie i chcących zapoznać się z technologiami USKY. Mamy drzwi otwarte, wiecie Państwo, że współpracujemy z białoruskimi uniwersytetami, również takie prace prowadzimy na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dalej, tu mamy ten właśnie pojazd Ulaj, o którym Państwu wcześniej mówiłem. I specjaliści z UST i NC sprawdzają parametry bezpieczeństwa elektrycznego i konstrukcyjnego ULIT. Ja miałem okazję widzieć ten pojazd też 18 lipca tego roku. I to jest pojazd, który właśnie będzie się poruszał między innymi nad stawami tymi rybnymi i po terenie tego parku, gdzie jest ten cały system tego rolnictwa z hodowlą zwierząt. I on ma właśnie służyć jako taki element przewozowy, krajobrazowy, ale również jego testują po to, aby można było w przyszłości takie pojazdy wykorzystać do przewozu pasażerów, a jednocześnie jakichś tam niewielkich produktów takich towarowych. I teraz tak, działania mające na celu zmianę przeznaczenia kompleksu transportowo-infrastrukturalnego ULAJ z towarowego na pasażersko-towarowy zgodnie z harmonogramem. W najbliższej przyszłości inżynierowie UST i NC przetestują bezpieczeństwo elektryczne Unibilu i potwierdzą parametry konstrukcyjne wnętrza pojazdu. Niezawodność ULAJ i brak ryzyka kluczowych wskaźników dla naszego rodzaju pojazdu, zwłaszcza jeśli chodzi o ruch pasażerski. Aby zapewnić bezpieczeństwo elektryczne ULAJT, zapewniliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych. Tutaj skupiliśmy się na standardach dotyczących transportu elektrycznego. Planowane testy powinny poprawić zaplanowane przez nas rozwiązania, powiedział szef Biura Projektowego Wyposażenie Elektryczne Michał Judenok. Na etapie testowania pojazdu ważne jest dla nas wyeliminowanie wszelkich potencjalnych zagrożeń, które mogłyby zaszkodzić pasażerom. W kwestiach komfortu i bezpieczeństwa nie ma kompromisu, powiedział Siergiej Klaus, główny projektant środka transportu ULAJT. Tutaj widzicie go Państwo, to jest właśnie to jego miejsce, gdzie będzie dokował. Tu jest taki przystanek. Tu fajnie ta żaluzja wygląda, bo nie wiem, czy to Państwo widzicie na swoich slajdach, ale tu jest ta właśnie litera tego brandu naszego U. Bardzo to fajnie w rzeczywistości wygląda, miałem to okazję widzieć. Kolejna sprawa, USKY Transport, najlepsze rozwiązanie dla krajów rozwijających się.
Przedstawicieli branży transportowej Nepalu, Zambii, Ugandy odwiedzili Centrum Testowania i Certyfikacji USKAI. Kraje te są krajami rozwijającymi i borykają się z problemem transportowym, który wpływa na ich rozwój gospodarczy i jakość życia ludności. Główne problemy to m.in. nieodpowiednia infrastruktura, niewystarczająca ilość dróg, mostów, lotnisk i linii kolejowych może ograniczać swobodny przepływ towarów i pasażerów. Zła jakość dróg, wiele krajów rozwijających się stoi przed wyzwaniami związanymi z utrzymaniem, modernizacją infrastruktury drogowej. Może to skutkować gorszymi warunkami na drogach, zmniejszeniem bezpieczeństwa i wydłużeniem czasu podróży. Uzależnienie od transportu drogowego w niektórych krajach, drogi są głównym i prawie jedynym sposobem przemieszczania towarów i pasażerów. Może to prowadzić do przeciążenia infrastruktury i dodatkowych problemów. Niewystarczająca dostępność portów morskich i rzecznych. Niektóre kraje rozwijające nie mają ograniczony dostęp do szlaków morskich lub rzecznych, co może ograniczyć możliwości handlu międzynarodowego i logistyki. I tym podobne. Aby pokonać te wyzwania, kraje rozwijające się mogą skoncentrować się na inwestycjach w infrastrukturę, transport publiczny, innowacyjne technologie, bezpieczeństwo drogowe i współpracę międzynarodową w celu ulepszenia swoich systemów transportowych. USKAI Transport tworzy zasadniczo nowy system transportu, który jest przyjazny dla środowiska, bezpieczny, wygodny i ekonomiczny zarówno podczas produkcji, jak i eksploatacji. Spotkanie zakończyło się pozytywnie. Goście złożyli podziękowanie za emocjonalną wycieczkę po centrum. Widzicie tu Państwo jeszcze w tym miejscu, gdzie oglądali ten cały nasz system zawiadania tym transportem w Szardży. I tu mamy już dyskusję z naszym dyrektorem. Strony pożegnały się i wyraziły wzajemną nadzieję na możliwy dalszy rozwój UKAS Transport na rozległych kontynentach afrykańskich i azjatyckich. I teraz, drodzy Państwo, kolejna sprawa bardzo ważna. Otóż to weszło wczoraj. Ja ci miałem możliwość spotkania się z tymi materiałami. Widzicie Państwo, że ja w pewnym momencie, mówię to się w tej chwili, staram dobierać słowa. Dotyczą one głównie tej sfery, która dotyczy pakietów, ponieważ nasz dział techniczny, dyrekcja zrobiły regulamin, jak się mamy na temat naszego zaangażowania w transport strunowy wyrażać. Ja tego się będę teraz intensywnie uczył i poprawiał swoją możliwość wypowiedzi do Państwa, żeby to było wszystko zgodne z wytycznymi. Dlatego bardzo Państwa zapraszam, żebyście weszli w nasze biuro osobiste i przeczytali te materiały. Ja tu Państwu pokażę, bo ja sobie specjalnie to wydrukowałem. Proszę zobaczyć. Regulamin. Tego jest 11 stron. Sporo. Ale tu chodzi o to, jak my przedstawiamy wizerunek naszej firmy Skyward Community. I tutaj jeden z przykładów. Powiem Państwu na przykład tak. Nieprawidłowe sformułowanie. Są dwie takie tabele. Spójrzcie. Raz, dwa. Nieprawidłowe i jak się mamy prawidłowo wypowiadać. I dam teraz Państwu przykład. I teraz jest tak, nieprawidłowe sformułowanie. Dla przykładu, kup pakiet inwestycyjny z najlepszym dyskontem. To jest nieprawidłowe wyrażanie się. Należy powiedzieć tak, weź udział w projektach UST na optymalnie korzystnych warunkach. Widzicie Państwo, że to jest zupełnie inne brzmienie. Nabądź udziały w UST przed końcem 15 etapu. To jest nieprawidłowe sformułowanie. Prawidłowe, zarejestruj udziały UST przed końcem 15 etapu i zostań współwłaścicielem międzynarodowej spółki transportowej. Nowa propozycja od UST. Kupuj udziały na raty lub jednorazowo. Nieprawidłowo.